Radni Rady Miejskiej podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015. Cieszę się, że zrobili to jednogłośnie. Świadczy to o tym, że wszystkie argumenty, które przedstawiliśmy na pierwszej części sesji, znalazły ich uznanie. I tutaj ważne, że ten budżet zabezpiecza przede wszystkim te elementy, które są najważniejsze, a więc funkcjonowanie miasta jest zarówno w tych wydatkach, które są bezwzględnie konieczne, a więc oświata, pomoc społeczna, ale także zabezpieczono pewne wydatki inwestycyjne. Tutaj głównym zadaniem będzie modernizacja Jasielskiego Domu Kultury. Oczywiście jest wiele innych drobniejszych zadań, ale myślę, że w trakcie roku budżetowego będziemy o nich jeszcze mówić. Jak finansowo kształtuje się budżet miasta Jasła? Uważam, że całkiem nieźle. Te założenia, które przedstawione zostały w pierwszej części sesji, a dzisiaj są w uchwalonym budżecie, z nich wynika, że na koniec roku ewentualne zadłużenie będzie na poziomie 20%, a oczywiście czas pokaże, czy będzie to konieczne, bo zawsze w trakcie roku różnie się to kształtuje. No to mamy budżet na poziomie około 118 milionów, jeśli chodzi o wydatki, 112, jeśli chodzi o przychody. Jak on się zmienił w stosunku do tego, który przygotował burmistrz Czernacki? Niewiele, jeśli chodzi o przychody i wydatki, dlatego że no, były to pewne stałe liczby, które nie za bardzo uda się zmienić. Natomiast jeśli chodzi o przesunięcia pomiędzy tymi zadaniami, jakie były w pierwotnych założeniach, no to głównie były te zmiany dokonane pod kątem zabezpieczenia środków na realizację modernizacji Jasielskiego Domu Kultury. Jakie są najważniejsze wydatki inwestycyjne w tegorocznym budżecie? Więc tak jak mówiłem, to Jasielski Dom Kultury, ale to także pewne wydatki zarówno na przygotowanie projektów, jak i no tak, zawsze są pewne drobne zadania związane z budową oświetleń, z budową nowych ulic, ale to w trakcie roku będzie się jeszcze zmieniać.